Cześć, nazywam się Felicja Jarnicka i w mediach społecznościowych istnieję, funkcjonuję jako Felicjada. Można mnie znaleźć na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, nawet na TikToku, chociaż bywam tam bardzo, bardzo, bardzo rzadko. I oczywiście bywam także nieregularnie na... Mam oprócz tego, że na YouTubie możecie mnie znaleźć pod nazwą Felicjada, mam także swoją stronę, blog, bardziej z recenzjami książek, głównie z recenzjami książek, przeważnie fantastycznych, ale oprócz samych recenzji, których ostatnio jest po prostu mniej z różnych powodów, patronuję także autorom, książkom, między innymi fantastycznym, czytam prawie każdy odłam fantastyki, chyba jedyne najmniej to erotyki, jakiekolwiek, po prostu to nie jest do końca moja bajka, ale od innych gatunków kryminalnych, obyczajowych, historycznych, thrillerów, sensacji, horrorów nie stronię. Lubię także popularno-naukowe, a jedną z moich największych tak naprawdę pasji jest Mongolia i Tybet. Ale dzisiaj nie o tym. Na grupie Fantastyka Moim Życiem, dzięki jakby akceptacji i wsparciu Joasi Obary, naszej administratorki i założycielki, na grupie będę zajmować się bookturami, bo właśnie oprócz patronatów i recenzji i w ogóle wspierania autorów zajmuję się właśnie bookturami. Booktur to jest inaczej akcja wędrującej książki. Wędrująca książka, czyli czytanie między uczestnikami tej akcji książki danego autora, autorki i przesyłanie kolejnej osobie z listy. Najczęściej książka wędruje tylko po Polsce z powodu kosztów przesyłek i czasu, w jaki ta przesyłka przechodzi. Jest po prostu tak wygodniej, ale potrafi być i na jednym krańcu, i na drugim. Poza tym często sami uczestnicy bookturów, jeżeli dostają książkę do przeczytania, na przykład zabierają ze sobą taką książkę w podróż. I wtedy potrafi się taka książka znaleźć, wtedy gdzie indziej oczywiście. Dla danego autora, autorki jest to świetny sposób promocji, ale także potem, gdy książka wraca do niego, do niego z tymi uwagami, komentarzami, jakimiś zaznaczeniami, nawet czasami z rysunkami, jest fantastyczną pamiątką i później z tego co wiem, niektórzy autorzy sobie zostawiają na półce i jest dla nich właśnie takim elementem. Sama zorganizowałam kilka takich akcji, jedna jest u mnie w toku, wkrótce zaczyna swój bieg, że tak powiem, najbliższy booktour z książką Sieć, Czas Adeptów, Agaty, Lasocki i Myszor. Tu najwyżej w komentarzu później Wam napiszę dokładnie, ale tam już nabór jest zamknięty, po prostu wyślę książkę do pierwszej osoby z listy. I właśnie tym będę zajmować się tutaj w grupie, na pewno Joasia będzie nas wspierać, mnie i Was. Będziemy starały się wspólnie wybierać dla Was bardzo fajne, ciekawe książki, nie tylko zagranicznych autorów, bo właśnie z zagranicznymi autorami to jest tak, że nie wiem, czy da się, czy ze wszystkimi możemy mieć kontakt, ale z polskimi na tyle dobry, że później właśnie odesłać im tę książkę, zachęcić, żeby nam przekazywali nam, dla Was oczywiście, dla uczestników i
większości przypadków po danej książce można pisać, można zaznaczać. Ja też dodaję oddzielnie notes właśnie na notatki, na jakieś zapiski, żeby każdy mógł podzielić się swoimi wrażeniami, bo nie każdy lubi pisać po książce, to jest jak najbardziej zrozumiałe i nie musi tego robić, to jest tylko możliwość, propozycja. I potem przesyłając taką paczkę z książką, notesem, przekazuję kolejnej osobie z listy, więc taki notes jest też dobrym miejscem na spisywanie swoich wrażeń. Głównym także warunkiem uczestnictwa w takiej akcji jest wystawienie oceny i opinii na portalu Lubimy Czytać, żeby po prostu o tej książce było wiadomo. Jeżeli ktoś prowadzi swój blog, swoje jakieś media społecznościowe, czy tam Bookstagram, BookTok, bo to teraz jest takie bardzo popularne, jak najbardziej taką opinię może dać, ale pierwsze i najważniejsze, na Lubimy Czytać i informujemy autorkę, autora, że książka jest przeczytana i dajemy swoje wrażenia. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, szczegóły, piszcie w komentarzach, ja na pewno postaram się w miarę możliwości na wszystko odpisywać. Asia też myślę, że na pewno będzie pomagać, wspierać, bo będziemy w końcu, o to chodzi, że działamy razem. I pierwsza książka, z którą wystartujemy w ramach akcji BookTour, to Czarna Łza, Półcień Marty Kirin, a szczegóły samej akcji, o samej książce dowiecie się już z następnego filmu, który pojawi się, będzie nagrany przeze mnie i Martę już na Skierkonie w najbliższy weekend. Mam nadzieję, że jesteście zaciekawieni i widzimy się wkrótce. Ja poza tym będę, oprócz dodawania filmów, będę dodawać normalnie posty pisane. Także nie martwcie się, kto nie zamierza oglądać, nie musi, ale uważam, że to jest taka fajna, sympatyczna atrakcja dla Was. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.